Czwartek, 11 maja, Monika Kowalczyk-Kogut, zapraszam na serwis informacyjny. Prace na rynku zostaną zakończone z początkiem lipca. W wakacje poznamy nową odsłonę Ćmielowa. To jest świadectwo naszej historii nie tylko religijnej, ale również politycznej, również społecznej. Kolegiata dumą Opatowa. Rośnie na skałach, głównie w Alpach czy w górach w ogóle południowej Europy, na Bałkanach. My mamy go na krzemionkach. Kiedy poznamy nowego prezesa Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej? Niewykluczone, że jeszcze w tym miesiącu. Dziś trwają przesłuchania kandydatów. Rada Nadzorcza Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej 2 maja ogłosiła konkurs na stanowisko prezesa zarządu OSM. Zainteresowani mogli składać dokumenty do środy 10 maja. Dziś nie udało nam się jednak uzyskać informacji, ilu kandydatów ubiega się o fotel największej ostrowieckiej spółdzielni mieszkaniowej. Przewodnicząca Rady Nadzorczej OSM Grażyna Chudzińska poinformowała bowiem, że od momentu rozpoczęcia do zakończenia procedury konkursowej członkowie Rady Nadzorczej nie będą udzielać informacji. Kandydaci dziś zaprezentują swoje koncepcje kierowania spółdzielnią przed Radą Nadzorczą. Nazwisko nowego prezesa powinniśmy poznać jeszcze w maju. Przypomnijmy, konkurs został ogłoszony, ponieważ dotychczasowy prezes Marek Zaręba złożył rezygnację. Wiosna to początek sezonu turystycznego. Wiele miast zabiega o dobrą prezentację przed turystami. Ćmielów chce przyciągnąć m.in. wyjątkową ekspozycją na rynku. Prace trwają. Rynek w Ćmielowie powoli przestaje przypominać betonową płytę. Centralny plac miasteczka będzie przyjazny mieszkańcom. Będzie więcej zieleni z nowym oświetleniem i alejkami spacerowymi. Charakterystycznym wystrojem miejsca będzie fontanna z ławeczkami w kształcie porcelanowej zastawy. Te prace na rynku zostaną zakończone z początkiem lipca. Postęp prac widać również w Domu Kultury w Ćmielowie. Do końca bieżącego roku obiekt zostanie tak przebudowany i odnowiony, że będzie bardziej funkcjonalny i tańszy w utrzymaniu. W kolejce na przebudowę czeka stadion leśny. Zaplanowana została tam bieżnia z mączki ceglanej, również remont boiska do koszykówki i do siatkówki, również remont amfiteatru. Będą doświetlone i nowe oświetlenie ciągów komunikacyjnych na stadionie, również powstanie tam miejsce integracji. Miejsce do integracji, ale tych nieco młodszych mieszkańców gminy, powstaje przy szkole podstawowej w Ćmielowie. Tam budowane jest boisko wielofunkcyjne wraz ze skocznią w dal. W sąsiedztwie powstanie skatepark. I oczywiście nie zapomnijmy o najmłodszych, gdzie będzie również plac zabaw przy przedszkolu samorządowym w Ćmielowie, którego dotychczas nie było. Ta inwestycja również finansowana jest z rządowych pieniędzy, a z nowych obiektów przedszkolaki i młodzież szkolna będą cieszyć się już za kilka tygodni. Turystów bez wątpienia i to już od wielu lat przyciąga kolegiata w Opatowie, która właśnie stała się 10. pomnikiem historii w regionie. W Opatowie została zorganizowana konferencja naukowa Kolegiata Opatowska 10. pomnikiem historii w województwie świętokrzyskim. Rozmawiamy nie tylko o wspaniałych zabytkach regionu i samym Opatowie, ale przede wszystkim dyskusja ta, spotkanie odbywa się w ramach Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków. Każdego roku 18 kwietnia w całym kraju świętujemy Dzień Zabytków. Opiekunów zabytków, rozmawiamy o realizacjach, pracach konserwatorskich, o zaangażowaniu społecznym, zaangażowaniu właścicieli. W tym roku w regionie u Państwa zdecydowaliśmy, że właśnie Opatów jest tym miejscem, w którym chcielibyśmy zwrócić uwagę na potrzeby ochrony zabytków i na Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków. Wybór tematyki na spotkanie naukowe nie był przypadkowy, bowiem zespół kolegiaty pod wezwaniem świętego Marcina biskupa w Opatowie w lutym bieżącego roku został wpisany na listę pomników historii. To jest świadectwo naszej historii nie tylko religijnej, ale również politycznej, również społecznej. Tu się odbywały posiedzenia sejmowe naszej pierwszej Rzeczpospolitej. Jest niesamowity wystrój w środku, we wnętrzu, malarski, ikonograficzny, niosący ze sobą niesamowite
konotacje ideowe. Kolegiata pod wezwaniem świętego Marcina w Opatowie to znaczące miejsce kultu religijnego. Nie można zapomnieć, że to również ważny punkt na mapie historycznej regionu, z bogatymi zbiorami bibliograficznymi i również cennymi organami. Te organy były remontowane od XVI wieku do XX wieku. Na remont tych organów były przeznaczane prywatne środki księży, którzy należeli do kapituły, jak również też sprzedawali czasami sprzęty kościelne w postaci naczyń liturgicznych już niepotrzebnych, aby właśnie móc wyremontować organy. Pierwszym zabytkiem w regionie świętokrzyskim wyróżnionym przez prezydenta Polski tytułem pomnik historii są kopalnie Krzemienia Krzemionki, które od 1994 roku znajdują się na tej prestiżowej liście. Przemierzając województwo świętokrzyskie, można znaleźć 10 takich miejsc. Chronologicznie też bardzo różne. Mamy jedną prehistoryczną, czyli Krzemionki. Mamy nowożytne zupełnie, czyli Oblęgorek. No ale po środku sytuuje się po kilka obiektów, które można w zasadzie przyporządkować dwóm grupom. Pierwsza to w okresie kształtowania się w Polsce chrześcijaństwa, czyli w czasie jeszcze rozbicia dzielnicowego i drugich piastów, prawda? A druga to w okresie potęgi magnackiej, czyli rozkwitu sarmatyzmu, czyli pierwsza połowa XVII wieku. I do tej grupy, do pierwszej grupy możemy zaliczyć Święty Krzyż, Wąchock, Wiślice, Sandomierz też poniekąd, prawda? A do drugiej Ujazd, czyli Krzysztopór, Zamek Krzysztopór w Ujeździe, Pałac Biskupi w Kielcach, który no, powstał właśnie w tym okresie, czy Rytwiany, świątynie pokamedolską. Właściciele lub zarządcy zabytków z tytułem pomnik historii mogą liczyć na środki finansowe na ich utrzymanie czy wsparcie merytoryczne Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Nic więc dziwnego, że wielu stara się o wpisanie na prestiżową listę. W kolejce czeka Zamek Królewski w Chemcinach. Ojcowie Cystersi w Jędrzejowie też mają już gotowy wniosek o to, aby uzyskać tytuł pomnika historii. Muzeum Wielkiego Pieca w Starachowicach, gdzie chroniony jest cenny obiekt związany z kulturą przemysłową tutaj świętokrzyskiej ziemi. Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków to cykl imprez obchodzony od 1983 roku w większości krajów świata. Ustanowiony został przez Międzynarodową Radę Ochrony Zabytków i wpisany przez UNESCO do rejestru ważnych imprez kulturalnych o znaczeniu światowym. Nie tylko zabytki przyciągają uwagę. Czasem może to zrobić mała i niepozorna roślinka. Choć wygląda na delikatną, to jest trująca. Wawrzynek główkowy w Polsce występuje niezwykle rzadko. W środowisku naturalnym można go spotkać tylko na dwóch stanowiskach. Nic zatem dziwnego, że jest jedną z największych osobliwości przyrodniczych rezerwatu Krzemionki. To jest gatunek charakterystyczny dla takich reliktowych sośnin górskich, naskalnych. Potrzebuje bardzo dużego nasłonecznienia, bardzo mało surowców mineralnych w glebie, czyli właściwie rośnie na skałach, głównie w Alpach czy w górach w ogóle południowej Europy, na Bałkanach. U nas na tym stanowisku osiąga on północną granicę zasięgu w Europie, także to jest takie bardzo wyjątkowe miejsce. Jeszcze w latach 60. XX wieku wawrzynek główkowy był rozpowszechniony w okolicy Ostrowca Świętokrzyskiego. Miejscowa ludność pozyskiwała go jako roślinę ozdobną. Powodem jego obecności tutaj jako takiej osobliwości jest to samo co wszystkiego innego, czyli kopalnie neolityczne. Cały ten rumorz krzemienno-wapienny, który był wydobywany przez górników przez te tysiące lat, doprowadził do takich radykalnych przekształceń krajobrazu tutaj, gdzie taka no, pierwotna warstwa gleby została przysypana właśnie tym rumorzem. I ten rumorz no, w pewnym sensie pełni funkcję takich skał właśnie. Roślina kwitnie w maju i czerwcu, a niekiedy ponownie około połowy sierpnia. Dorasta do 50 cm wysokości, jego kwiaty są koloru fuksji lub lekko fioletowego. Wawrzynek główkowy jest rośliną trującą, obecnie objętą ścisłą ochroną. Podziwiać można architekturę, przyrodę i oczywiście dzieła sztuki. Dlatego warto zajrzeć do Biura Wystaw Artystycznych. Marta Antoniak rozwinęła swój własny styl, a jej Ferallum prezentuje szerokie spektrum technik. Tomek Baran chętnie eksperymentuje z medium malarstwa, bada jego granice. Najlepszym tego przykładem jest jego wystawa Złoto-biała, czarno-niebieska. Wystawy, które szczególnie przemawiają do wyobraźni młodych odbiorców, dzieci, młodzieży, przedszkolaków, ale także uczniów szkół podstawowych i licealistów.
Wystawy, które doskonale wpisują się we wszelkie ścieżki edukacyjne związane z ekologią. Rozmawiamy o konsumpcjonizmie, o nadmiernej produkcji, o zaśmiecaniu, a także przebodźcowaniu, jakiego doświadczamy we współczesnym świecie, zarówno pod względem wizualnym, ale i słuchowym. Jak bardzo jesteśmy jako społeczeństwo przebodźcowani, stawiamy pytanie, co możemy zrobić, żeby to ograniczyć. Mamy przygotowane warsztaty. Zapraszamy do gry terenowej na terenie Biura Wystaw Artystycznych, zabawę w poszukiwaczy, detektywów tropiących ślady i wątki prezentowane przez naszych artystów. Koło Fortuny to zabawa, którą proponujemy, ale także wykonywanie artystycznych prac inspirowanych twórczością Tomka Barana i Marty Antoniak. Ferallum i złoto-białą, czarno-niebieską można oglądać we wnętrzach Ostrowieckiej Galerii Sztuki do końca pierwszego tygodnia czerwca. W dzisiejszych Telefaktach dominuje kultura, dlatego na zakończenie zaproszenie na warsztaty inspirowane twórczością naszej noblistki Wisławy Szymborskiej. Obejrzałam się podobno z ciekawości, ale prócz ciekawości mogłam mieć inne powody. Obejrzałam się z żalu za miską ze srebra, przez nieuwagę, wiążąc rzemy ku sandała. Aby nie patrzeć dłużej w sprawiedliwy kark męża mojego Lota, z nagłej pewności, że gdybym umarła, nawet by nie przystanął. Wisławę Szymborską znamy jako wspaniałą poetkę. Nie wszyscy jednak wiedzą, że noblistka zajmowała się również kolażami. Swoje prace nazywała wyklejankami. Na mojej ścieżce zjawiły się węże, pająki, myszy polne i pisklęta sępów. Już ani dobre, ani złe. Po prostu wszystko, co żyło, pełzało i skakało w gromadnym popłochu. Obejrzałam się z osamotnienia, ze wstydu, że uciekam chyłkiem. Z chęci krzyku, powrotu. Ale wtedy dopiero, gdy zerwał się wiatr, rozwiązał włosy moje i suknię zadarł do góry. Wyklejanki na wzór tych Wisławy Szymborskiej tworzyły uczestniczki warsztatów dla tzw. starszej młodzieży, które organizowane są w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Warsztaty są bardzo ciekawe, jesteśmy tu bardzo zżyte, wesołe. Panie się nami wspaniale opiekują, przygotowują nam różne ciekawe zajęcia, które robimy. No naprawdę jest taki zespół bardzo zgrany, bo tu się uzupełniamy wzajemnie, któraś pani coś tam nie łapie może, czy coś, to druga jej pomaga, także naprawdę fajnie jest, fajnie. Grupa warsztatowa systematycznie się powiększa i teraz liczy już 21 osób. Panie spotykają się raz w miesiącu. W czerwcu będą ostatnie zajęcia i ruszamy od września. Oczywiście wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowcu. Panią, które uczestniczą w zajęciach organizowanych przez Ostrowiecką Bibliotekę, dwumiesięczna przerwa będzie się dłużyć. We wrześniu powrócą jednak na zajęcia z nowymi siłami i pomysłami. Przed nami weekendowa noc muzeów, dlatego warto sprawdzać prognozę pogody i wybrać się na zwiedzanie. Ofertę przygotowały muzea ostrowieckie, które zaprasza do Krzemionek, oraz sandomierskie, które zachęca do spędzenia nocy na Zamku Królewskim. Więcej informacji na naszym portalu lokalnatelewizja.pl. Ja już dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia. Smacznej pogody życzy sponsor Pizzeria da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim. Prognoza pogody dla Ostrowca i regionu świętokrzyskiego. Dziś w nocy temperatura 6 stopni Celsjusza, wiatr 16 km na godzinę, ciśnienie 1023 hektopaskale. Jutro w ciągu dnia temperatura 17 stopni Celsjusza, wiatr 36 km na godzinę, ciśnienie 1023 hektopaskale. Biometr korzystny. Smacznej pogody życzy sponsor Pizzeria da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim.